Hej wszystkim, witam was ponownie w Call of Duty. Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę. Ostatnio uciekliśmy ciężarówką z Tamy, którą żeśmy oczywiście wysadzili w ogóle w pojedynkę. I ruszamy do następnego poziomu. Nie ma co zwlekać. Co dzisiaj mamy? Ściśle tajne, 2 września 1944 roku. Chyba to jest... Da! Ta misja jest ciężka i wkurzająca. Jeszcze? Mamy ograniczoną ilość panzerfaustów, więc trzeba uważać. Dobra, dostał. Dobra. Warto tutaj dosyć często zapisywać. Tego nie pamiętam. Dobra, zginął. Wow. Nasz kolega wysadził most. Dobra, straciliśmy. Bierzemy kolejnego panzerfausta. Jest, trafiłem, dobra. Zapis tutaj będę dosyć często zapisywał. Nie trafiłem. Dobra, kolejny save all. Wow. Kolejny. Oni teraz tutaj gdzieś wyjadą, bo oni są tam na górze. Trzeba uważać. Właśnie, bo oni też mają panzerfausty. Kontynuuj. Kto mnie tu szturnęli? Tu nic nie jedzie. A jednak, zobaczcie, motorowy. Na motorze. Wow. Cholera. No i... Żyje? Nie wolno... Nie, misja nieudana, dobra. Jeszcze raz kontynuujemy. Jesteśmy też w tym miejscu. Zostawmy na razie z karabinu. Tutaj tego... co to kurde mać miało być? Ja się dlatego nie lubię tej misji. Dobra. Padli? Nie, to jest ostatni. Tam nic nie ma. Dobra, schowajmy się troszeczkę. Zapis. Aj. Prawie. No. Dobra, chyba jest. O, pamiętam, że kiedyś się męczyłem z tą misją i to dosyć długo. Weź może apteczki sobie. Nie mam już panzerfaustów, więc...
Ła. Wyziadł frajer. Jeszcze jakaś apteczka, świetnie. Ła. Dobra, kurde, musimy sobie jakoś inaczej z nimi radzić. Mamy ich troszeczkę przejebane. Nie wiem, co on robi. Udało się, wow. No, niezły stan zdrowia, jak na tą misję. Dobra, lecimy dalej. Nic tak nie cieszy w życiu, jak bycie ostrzelanym bez rezultatu. Tak, naprawdę. Winston Churchill. To była jedna z tych gorszych misji. Dał jeden błąd, źle wymierzony panzerfaust i leżymy. Dobra, czyli teraz jedziemy na lotnisko. Wiesz, już jesteśmy na lotnisku. Uuu. Kurde, jak on jedzie. Oraz... fuck! Ale oberwałem. Ja tak jeszcze wycofaj, żeby było. Ładnie było. Tak, no i właśnie o tym biega. Oni tam są na górze i to jest ten problem. Dobra, jeden padł. No niestety tutaj jest tak możliwość. Ja mam... Muszę usiąść do tego. I teraz w nich tutaj szyć. Tutaj jeszcze będą samoloty. Właśnie niektóre statują. My musimy uważać na te, które będą nas atakować. Właśnie na te. I tu jest kilka fal, to też trzeba pamiętać. No, prawda. A nas jeszcze oczywiście atakują Niemcy ze wszystkich stron. A nie zdążył. Ten też nie zdążył. Ten także. Tutaj Niemcy będą się cały czas spamić. Dobra, zapis. No i zginąłem. Po zapisie zginąłem. Trollololo, kurde. Dobra, ja mam tak mało zdrowia, zobaczcie, w prawy dolny róg sobie. Dobra. Najpierw ty się stąd pozbyć. Teraz zapis, mamy troszeczkę więcej życia. Zgincie.
Wow! No, do tego dużego nie możemy strzelać, to nie jest nasz. Dobra, tutaj jest apteczka, którą sobie na pewno wezmę. F5. I się chowamy. O, udało się osiągnąć cel. No. Całkiem nieźle poszło, przynajmniej tym razem. Normalnie było 8 razy na tych dwóch misjach, albo i więcej, nie pamiętam. Ale lecimy dalej. Trudno mi się na to. 24 roku już. A, to jest ta tajna misja. Plum. Kapitan Price, cześć. Sergeant Waters i oczywiście my. Cały czas brytyjskie siły. Teraz jest misja inwigilacyjna na statek. To jest takie zróżnicowane, prawda? Nie musimy cały czas walczyć. Choć i tak pewnie dojdzie do strzeliny, jak zawsze. Co sobie przesunę troszeczkę bliżej mikrofon? Może troszeczkę trzeszczeć. Nie mam nóg, jej! Te deski, o, dobra, poczekajcie, za sekundkę wracam. Dobra, ludzka, wracamy. Price zna ich kurze kody. Morsa, szkoda, niestety nie wiem co to oznacza. Dobra, to jest jakiś w ogóle niszczyciel. Ja pierdziel, jak to wygląda. Wielkie to jest bydle jak studia. Dobra, ja będę siedzieć, ja to tylko po polsku potrafię gadać, po niemieckiemu ni cholera. Dobra, dostaliśmy zezwolenie na zejście. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Er musste zu einem dringenden Treffen mit Admiral Dönitz. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. No dobra, dostaliśmy się. Masz MP44, fajna broń. Nic tutaj chyba nie ma czegoś takiego jak HUD, chociaż nie wiem, wiecie, zaraz. Poruszanie się, schownicze, pozywa przysiad. Przygadanie się, przysiadanie, by kucnąć, czołgoć, obrót, lewo, chodzenie bokiem? What? A samego chodzenia pani kucni, wstań, skocz, schyl w prawo, lewo, nie ma. Dobra, pierdziłeś wtedy. Nie chodzi tak po troszeczku. Ting, 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 ting. Dobrze. Dobra, Państwo. Ouch. Ten statek jest olbrzymi niszczyciel. Przepraszam, nie statek, to jest okręt. Statek jest pasażerski, a okręt jest wojenny. Mogę powiedzieć Price'a, fajnie. Dobra. To w ogóle jakie przesuwane drzwi, kurde. W sumie tutaj musi coś wierzyć, jakieś zaopatrzenie. Czemu na Price'a oczywiście. Jesteśmy tu sami, kurde, nasza dwójka. Dobra, Price. Pokaż co potrafisz. My go potrzebujemy, bo inaczej nie przejdziemy przez kontrolę. Tutaj oczywiście jest jeszcze kontrola. No.
No Price, kurde. Się zawiesił chłopak. O, jaki tu jest labirynt pomieszczeń, to też, kurczę, niestety okręty tak mają. Labirynt pomieszczeń, kurczę, można się zgubić. Zdaje się też, powiem wam, to nagrać dalej sobie, jako inny. O, dzień dobry. MB44. Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Hallo? Grab a weapon and express it. Quick! The ship's boilers line these passageways. Place your charges as we go. This place will be crawling with crabs. Dobra. Zacznie się jazda. Ej, ale Price, swoje dokumenty. Dobra. Jeden z głowy została ca... Fuu! Tam typek mnie zaskoczył. Dobry mam za bardzo. No. Jak mnie trafił? Skubany. Price tam pewnie też walczy. Dobra, przesuńmy się. Zginął. Świetnie. Potrzebuję leczenia. Wow! Dobra. To było bliskie. Ej, zgin. Zapis, ja bym chciał zaznaczyć, tu wyrzucił ktoś apteczkę. A tu nic nie ma. Dobra. Odkładam ładunki. Siedzi, wracam do Price'a. A nie, dobra, ja muszę iść dalej w takim razie. Oczy, to ich nie widać prawie. Sejwik szybki? Mam granaty. Masz, kurde, w takim razie. Gdzieś nie trafiłem. A może jednak trafiłem? Kurde, mam tak mało zdrowia. To nie jest zbyt dobre. Jest apteczka, świetnie. Tak podobnie. Jest duża apteczka. Widziałem cię. Pięknie zarwał. Wow. Patrzcie, przeżył. Jeszcze żyjesz. Za kurę frajer. No i tam jeszcze jednego nejda. No, ten w końcu zginął. Tamci? Chyba też, dobra. Ja, jeszcze żyjesz. Chodź tu. Jaki kurde sukienkot. Jeszcze przeładowanie. Teraz F5. Kładę ładunki, dobra.
Wow. Kurde, co oni tu są mocni. Dobra. Przesuńmy się trochę bliżej. Zgiń. Wow! A jego tu nie widziałem. Oj, granaty? Fuchs! Wiedziałem, że ktoś tu jest. Dobra, wydostaliśmy się. Jeszcze? Ale gdzie on zniknął? No, pokaż się. I na to chodziło. Schowam się tutaj. Tam był, widziałem cię. Wow. Tam jesteś. O, tak pamiętałem, że tutaj jest takich dwóch frajerów, którzy dosyć mocno szyją. Jezu, kto? Co? Gdzie? Jak? Tu byłeś. Denerwująca ta misja. Kurna mać. Jest tak sporo. Dobra. Dobra, ci dwaj frajerzy tam są na tej górze, czy... Nie, dobra, oni zostali zdjęci. Dobra, pamiętam, że tu jest jeden typ. Kurde. Przesuńmy się tutaj, bo kurczę. Ile tam można, kurde, skrysu, jeszcze żyjesz. Takie reakcje piny. Jezu, jeszcze żyjesz? Dobra. Co? Jeszcze on zniszczył urządzenie elektronicznego radaru, serio? Czy jeszcze muszę się tutaj na górę dostać? Czyli idziemy na mostek. Coś pamiętałem, że tam gdzieś ktoś jest. Fajnie, że jednak kula wystarczy, aby zniszczyć radar. Skąd, kurde?
dwa. Kurwasz. A to już tu byłeś, frajerze. Dobra. I oficer. Papa. Zebraliśmy tutaj dokumenty. Troszeczkę zdrowia widzę kolejne. I teraz co? Wróć do... Aj, teraz musimy się wracać całą tą drogę. Niestety nie mamy spadochronu, żeby tutaj sobie skoczyć na przykład. Aż byłoby to bardzo fajne sobie skoczyć i oszczędzić sobie całej tej drogi. Też niestety nie ma tak dobrze. Musimy iść na piechotę. I oczywiście tutaj za chwilę wszędzie zaraz się od Niemców. Dobra, póki co jest cisza. Co mnie niepokoi? Okej, nic. Jest wyjście. Jezu! W ostatniej chwili go zobaczyłem. Zgiń, frajerze. Przeżyjesz. Dobra. Razem padł na dobre. A się nie uwielbionek. Sześć w plecy. Oki, ostatnia, można powiedzieć, prosta. Nie widział mnie. Kurde, tej muszki z czerwinki to w ogóle tu nie widać. Co mi się przydał tutaj na przykład jakiś współczesny system celowniczy, żeby to w ogóle widzieć. Ale nie ma tak dobrze. Chowamy się. Chyba macz. Ty skądże się tu wziął? Został moich kolegów. Szwabie. Dobra, wiemy. O, prawie się nie wydostał? Słabo. No cóż, ale w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hello, cześć, pa.